Witajcie ponownie. Dzisiaj zrobimy kruche ciasto ze śliwkami. Pleśniak tradycyjny, tylko zamiast dżemu powidłowego damy świeże śliwki. Jest pyszne, idealne na lato. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem w opisie. Zagniatamy kruche ciasto. W misie robota mam 500 g mąki pszennej. Do tego mam pół szklanki cukru pudru. Pamiętajcie, że u mnie szklanka zawsze ma 250 ml. Cukier sobie przesieję przez sito, bo ma odrobinę grudek, a nie chcę ich w cieście. Do mąki z cukrem dodaję 5 żółtek. Białka na razie odkładam na bok. I 200 g zimnego masła, pokrojonego w kostkę. I 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. I zagniatamy kruche ciasto. Gotowe ciasto dzielimy na 3 równe części. Jedną część musimy połączyć z kakao. Dodajemy 2 łyżki kakao. Możecie ponownie zagnieść w misce robota lub po prostu w rękach, aż się połączy. W razie potrzeby dodajcie 1 lub 2 łyżki wody. Każdy kawałek ciasta zawijam w folię spożywczą i wstawiam do zamrażarki na około 1 godzinę. W międzyczasie przygotujemy sobie śliwki. Musimy je pokroić na takie ćwiartki, wyciągnąć pestkę. Tych śliwek 800 g. Do śliwek dodaję odrobinę cynamonu i 1 łyżkę budyniowego proszku, budyniu waniliowego. Możecie zamienić na mąkę ziemniaczaną, jeśli nie macie budyniu. Mieszamy i gotowe. Na spód blaszki ścieram pierwszą część jasnego ciasta, które wyjęłam z zamrażarki. Po godzinie bez problemu się ściera na tarce o grubych oczkach. Ścieramy tak, aby pokryło całą powierzchnię. Blaszkę mam 35 na 20 cm. Na starte ciasto układamy śliwki, jedna obok drugiej, skórką do dołu. Teraz ucieramy białka. 5 białek ucieramy na sztywną pianę ze szczyptą soli. Białka się spieniły, dosypujemy szklankę zwykłego cukru. I z cukrem ucieramy jeszcze kilka minut, żeby porządnie się roztarł. Białka się ucierają, a my możemy w tym czasie zetrzeć kakaową część ciasta na śliwki. Również na tarce o grubych oczkach. Do ubitych białek dodaję łyżeczkę budyniowego proszku. I gotowe. Możemy przekładać na ciasto. Pianę wygładzamy po wierzchu.
Na wierzch ścieramy ostatnią część jasnego ciasta. Gotowe ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra-dół i pieczemy około 1 godzinę. Jeśli zacznie się za bardzo przypiekać od góry, nakryjcie papierem do pieczenia i dokończcie pieczenie. Po godzinie ciasto jest gotowe. Czasami studzę jeszcze w piekarniku. Wtedy pianka jest odrobinę wyższa. Gotowe ciasto, jeszcze lekko ciepłe, możecie już kroić. Jest naprawdę pyszne. No i te śliwki aż rozpływają się w nim. Na koniec jeszcze posypuję cukrem pudrem i gotowe. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia!